Siema Ruski. Co tam? Ja chwilę bym się aktualizuje. Siema Minecraft. Poczekajcie chwilę, zaktualizuje mi się jeszcze tylko. O dobra, jeszcze zaktualizowana, nawet dobra. To odpalam już. A będzie. Dobrze, no to u mnie też. U mnie w sumie standardowo, nie? Siema Anubis, siemka. Co tam, opowiadaj. Panie, jak zwykle, czyli standardowo bardzo dobrze. Ale lepiej, no to dobrze. Znowu to mnie nie interesuje. Kontynuujemy grę wczorajszą, której nie dokończyliśmy. Więc dzisiaj zostaje nam tylko udekorowanie, jeśli o to chodzi. Przez jedną osobę lepiej. Przez jaką? Opowiadaj. Co? Anubis? A przez Gabi, a co tam się wydarzyło takiego? Powiedz mi. Siema, doktor. SCP doktor XD123. Dobra, tutaj mamy to. Tu sobie wchodzimy. Mówisz? To się cieszę, że była w stanie ci pomóc. A tu jest to zrobione, dobra. Czyli tak, to jest spokój. Czyli musimy zrobić tak. Łóżko. Co oznaczają rangi? No, oznaczają to, ile czasu spędzasz u mnie na live. Siema, Kubikson. Jego ja mnie oskarża o to, że jako. O to, że mojego kota przerobiłeś. A, przerobiłeś. A, przerobiłeś? Co? Czy nie? Słuchajcie, łóżko miałem kupić. Nie. Ale jesteś pewien, że nie? Czy na segonki gorzej wziął? Śpi sobie, koza są. No, no. Słuchajcie, łóżko, sypialnia, może łóżko jest. Jakieś takie fajne trzeba, nie? Zrobić takie łóżko na bogatości. Może jakby dał radę niebieski na przykład. O, błękitny. Brązowy. Nie, brązowy nie. Żółty. Biel. Tutaj może z... biało-czarny. Kratka. Nie, no biało-czarny. Coś takiego byśmy dali. Więc zdjęcie się nawet wyślę. A no, zaraz nie. No, widzisz? Czekajcie, jeszcze deczko muszę przesunąć. O, jeszcze deczko, kurde. Muszę tam przejść. O, dobra. Można przejść, czyli jest dobrze. Tym bardziej skąd. Jakie zdjęcie znowu? CSGO! O, widzę, ktoś tu opis oczy przeczytał i komendy zna. Czekajcie.
stoły, sofy, szafy i szafki, o! Szafka nocna, biel! Ta szafka jest w sumie lipna. Klasyczny sekretarzyk. Ale jest to niechłonę, no Zanubis, jesteś i korobka. Pomoda mal. Podwójna komoda mal, komoda mal. Stolik nocno na prawostronny, czyli otwierany na prawo, tak? Dobrze to rozumiem? Czy ten lewostronny? Ten się bóg, biel. O, biel, będzie ładny. O. To bardziej żydowskie. Anel... co? Analniesz? Niasz? Co? Co ty ćwiesz? No proszę, co prosisz? Co tam się stanęło? Kredens Andy. Nowoczesna szybko jeżdżąca Andy. Szafka RTV Andy. Nowoczesna szafka. Do czego to jest? Co to za szafka w ogóle jest? Ale to jest wielkie, to nawet w pokój się nie mieści. No proszę, siema ten Damion. Siemaneczko. Kredens? Nie no, Kredens? Nie, Kredens nie pasuje. Ale to musi wziąć coś innego w takim razie. Szafka. Co tam opowiadajcie, co tam słychać? Co się dzieje? Co ominęło kogo? Szafa wiro biała. Stylowa szafa czterodrzwiowa. O! O! To jest to. Dziękuję tym. Uuu, Anubis, ładnie żeś zaszalał, nie przyjedź. Jak żeś przebił Kubiksona. RTV, gdzie to jest RTV tu? Dobra, to będzie. I to nie konkuruje ze szosami, ale ja nikogo nie... Wiecie jak się... Mówisz? To się cieszę, siema Zaza. Siemaneczko. Siema mamaneczko. Czekajcie, szafy i szafki jeszcze jedną, może szafeczkę jakąś mniejszą stawimy. Teraz część kopułchy. A, to jest... no tak, kopułchy, dobrze mówisz. Jak mówię, o co chodzi z tym kapuchem, a przecież zapomniałem, że ty mówisz na niego tak. Stylowa komoda. O. Jakieś obrazy. Hej, ja będę za godzinę jak coś. Oki, Gabi. Nie ma problemu. To nie jest obowiązkowe, pamiętaj. Diaksowy diament, siemaneczko, bo nie wiem, czy witałeś. Tak, serduszko Gabi. Dla mnie jest. Nie, nieprawda to. Za długo. Ale co długo? No, no i to no nie... No, jeden dzień to za długo. Zdecydowanie. Bo to aż 24 godziny, nie? Ile minut to wam nie powiem, bo nie pamiętam. Tak, to nie są obowiązki. Po prostu kto chce, to wbija tam. U mnie standardowo luźna atmosferka. Bym sobie tego krzaka tu wstawił, nie? Że on w ścianę wchodzi, nie? I to jest ten minus. Apolaj w kary. Co kary? Nikt kary jeszcze nie dostał, kurde. Nigdy jeszcze nikomu kary nie dałem.
tylko siostrzeńcom, ale tak byli niegrzeczni. A facet mówi coś o kozonie, jak ją stroje się. Nieprawda to. Zdjęcie i obrazy. O! Witaj Bandi. Bandi, sorry, Bandi, Bandi, kurde. A ten no Krystian to co dostał karę na czat? Krystian się urodził, powiedział, więcej nie przyjdzie. Przecież Krystian ma bana, nie? Jeżeli mówimy o tym samym Krystianie. Więc nie wiem, gdyby to nie był miesiąc, to sobie to gra była moja. No tak. No to mówię, dostał kary na czat. Na wszystko dostał. Chyba nie wiem, czy sobie trzeba oglądać może, więc nie powiem. Łąka pełna kwiatów. Może być fajny ten obraz. Nie, taki słaby. Że jakiś fajniejszy to będzie. To jest ładny obraz, to mi się podoba. Oho. Szaban dostał, no. Dosłownie. Jakieś rzeczywiście zdjęcia, tylko czemu ostatnio na oknie nie mogę stawić w ogóle tych zdjęć, nie? Nie mogę na te okna kłaść, no ale lipa. Tego znaleźć wiosnę, że już wiosnę. No trudno, co ja prowadzę, znowu moje obrazy ręki, to jest. Nigdy, bo to nie są twoje, to są moje. Patrz, specjalnie ruski dla ciebie kotełka, patrz, zdjęcie kotełka. A widzisz, zdjęcie kotełka dałem. O, Praga. Tutaj możemy dać nad stoliczkiem ładnie. No, kotełek gdzieś. Ten króliczek no nie jeszcze dotarł. No, co ja ci poradzę? Nie mam na to wpływu, ci powiem. To są małe już, to może być fajne jeszcze. O! Tu kurde na oknie, nie mogę nic postawić, ale lipa. Ty wysłałeś. No tak, coś tam było. Szkoda, że na tych obrazach nie. No widzisz. Nic może. Mogliby dodać trochę nowych obrazów ogólnie, nie? Witaj, Keter. Jeżeli jeszcze ktoś nie zostawił, może zostawić łapkę w górę dla zasięgu. Jeśli chce, a jeśli nie chce, no to trudno. Uważam, że taki pokoik może być mały, przestronny. Tylko jeszcze żyrandolek czy coś musimy tu założyć. Gdzie tu są te lampy? Lampy sufitowe, o. Ale jest Berlin, mówisz? Kurde, nie, ani sobie ciekawego to wam powiem. Lampy. Lampy sufitowe, nie, dobra, nic, więc zakładamy halogeny. Tak, halogen jeden, halogen drugi, damy sobie. Czekajcie. W tej samej linii. Jeszcze deczko. Więc lampy wziąć, to wziąć lampki z choinki. Tak.
O, jest symetria, jest, moi drodzy, jest symetria. Dobra, tu też już jest symetria. Jest symetria i jeden damy sobie gdzieś na środeczku tu. Siemanko Wicker, witaj bardzo serdecznie. Symetria, sprawdzimy. Tak, jest, bardzo dobrze i to mnie cieszy. Teraz włącznik. Oczywiście włącznik dajemy sobie tutaj. O. I teraz sobie bierzemy pyk. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Pięknie. Węk, niewolnik nie lubi. Czemu cię lubi? Wygrałeś? No, czekajcie, tu już, tu jest królik. Widzisz, jeszcze nie doszedł do ciebie, bo jeszcze jest tutaj. Audica nasza, kurde, moje kombi też jest. Ale w oczy. No co, nie, no fajne jest takie, patrz, kurde. Patrz i cyk. O, cyk, światełko. Zobacz, jak to ładnie wygląda, kurde, pięknie. Normalnie jak w tym, nie, w Bajkolandii. 3 razy z rzędu 200, no to gratuluję ci, 3 razy z rzędu. Widzisz, jak ładnie tutaj jeszcze mam takie, o. Tutaj. Tego moje skrytki, nie tutaj. No, co ja ci poradzę, że twoje skarpetki nie są białe. No, nieźle. Z drugą stronę, jakby taki narożniczek był, to by było fajne, wam powiem. O. W sumie nawet to za daleko, że jest. Czekaj. Misiu, co? O. Ładnie tutaj, tak, cyk. Tylko dziwne, bo te szafki nie mają się w sumie czego trzymać. No właśnie, nie, to kolejna lekcja dla was, nie? Zaprzeczamy prawo fizyki 2. Nie, do konta nie może być, to trzeba sprzedać. Tu jest lipa właśnie, kurde, nie. O, tak, dobra. Znowu je. No nie, to nieźle. Ja też mam kaszel, dycham jak cholera. Nie, dobra, muszę zrobić własny zestaw szafek. Szafka chyba dwudziestodrzwiowa. Czekaj. Gdzie to są w ogóle rury na zlew czy coś? Nie ma nic. No ładnie. Efekt mleka w proszku, nie wiem co to jest. Ja nic nie biorę. Jak ja będę miał fizykę, to dostanę 6. No dokładnie, Mati, nie? Uczymy, bawimy i wszystko, nie? Czawka narożna ze zlewem, to nie. To weźmiemy sobie. Tylko białe może nie. Weźmiemy sobie może jakieś... karmelowy, pomarańczowy, szary. Czemu to jest biel?
O, dobra, już wiem, o co tu chodzi. Tu będzie szary, może być. Tu czarny. Biel. Szary. Zieleń. Zielone szafki, really. Nie, dobra, biel musi być takie. No, a tu damy sobie po prostu też białe. Siema, Killerek. Siemaneczko, witam cię. Bawimy, co? Kwestionowałbym, bawimy. Czemu? Czy ty coś sugerujesz? Czy ty coś sugerujesz mi tu, Wojtek? Dobra, szafka narożna, to w tę stronę teraz. O, pięknie, mamy to. Zobaczcie. Pyk, pyk. Teraz szafka kuchenna z szufladą może być na przykład tutaj, obok zlewu. Co nie? O, no, nie tak. O. Sugeruję bardzo dużo i nie jestem Wojtek. Nie mów mi misiu, bo mi głupio. Jak ta szafka fajnie wyszła, XD. Dobra, czekajcie, teraz sobie weźmiemy, stawimy zwykłą, może jeszcze szafeczkę taką. Ty nie dziadko, to nie się tylko lejonek. Lion, tak, lion. I teraz sobie tutaj zrobimy tak. Szafeczkę wiszącą tutaj. Oka, bo oczywiście damy sobie tutaj. Teraz AGD, czekaj, bajeronek. No! O kurde, wam powiem, że chyba się wykończę w tym tygodniu. Tragedia. O! Ale wolałbym mi się. A wiesz, co ja bym wolał? Nie wiem sam. Kuchenka gazowa. Czteropalnikowa, o. O, dobra. O. Maciuś, tak, może być nawet Maciuś, może być Geniu, może być jak... Dobra, już woła jak chcesz. Jak to się nazywa? Pamiętajcie. Przy montażu okapu musimy odmierzyć 60 cm w górę od kuchni. To będzie wysokość gdzieś taka. Wtedy montujemy takie coś, żeby mieć dobry dostęp do przycisków oraz żeby dobrze to działało i w odpowiedniej tej. Kiedy odcinek? Jaki odcinek? Ja bym dał tam, gdzie lodówkę, jeszcze jakąś jedną szafkę. Tak. Witam Galaxy. Więc pamiętajcie, okapy nad kuchnię zawsze montujemy minimum 50-60 cm nad kuchnią. Nie można jej wyżej ani niżej. To jest taki pułap, nie? 50-60 cm. I wtedy to wszystko działa tak jak należy. Tą szafeczkę możemy też sobie dać niżej, tak na to właśnie 60-50 cm. Tak na oko będzie gdzieś tutaj. No odcinek zwykły jakiś, no to nie może być tak. I tak wszyscy tutaj wyjdą na ludzi i nie będą się tym zajmować. No ja myślę, to ja nie wyszedłem na ludzi, dzięki. Nie, no dzięki. Teraz to mi normalnie żeś, no. No dzięki, kurde. Co ja tu dużo będę gadał? Później Fortnite? Nie, nie będzie Fortnite, a nie będzie nic, bo Anubis mówi, że nie, ja nie wyszedłem na ludzi i w ogóle, no. Zamykam się w sobie, to jest ostatni live dzisiaj przez Anubisa. Kończymy karierę, której nawet jeszcze dobrze nie zaczęliśmy. Anubis, jesteś zwany. Nie, no nie wyzywaj go, no po prostu chłopak, no. Tak powiedział, no trudno się mówi. Trudno, no trudno, że nie wyszedłem na ludzi, no co ja poradzę.
Ważne, że jestem no szczęśliwy w pewnym sensie. I tyle, no. No smutek, ale co ja poradzę. Więc zostawiajcie łapki, bo to ostatni live na tym kanale, więc no jak chcecie to zostawcie, jak nie chcecie to nie zostawiajcie nic. Musiałem ci dokopać za to wszystko, no ale mogłeś łagodniej, ja ci zawsze łagodniej. Nie, to trochę szkurza, no bo serio wiem, że jest żarstwo, ale nie, kochany, trochę... Trudno. Tak musi być. O. Dobra, powiem jak ty. Żartowałem. I tak to już nie pomoże. Anubis, powiem ci tak, może nie wyszedłem na ludzi, ale przynajmniej mam samochód i inne rzeczy, które no, są przydatne w życiu codziennym. Więc nie muszę wychodzić na ludzi. Mogę być chamem i prostakiem, jak to tam uważa. Ale mam Passata i to nie wtedy i tylko w Benzie. Co się stało? Depresji dostał? Nie wiem. Czekajcie, coś nie miałem jeszcze kupić. Ekspres do kawy, tak właśnie, tak to. O kurde, ruski. Teraz to żeś mu dokopał, nie? Tak, właśnie żeś mu dokopał. Czekajcie, to gdzieś było takie fajne coś. Notatka na przepisy, tak. To jest fajne też, mi się podoba. O. Kupimy świeczki oczywiście, tylko nie wiem czemu nie mogę ich postawić w szafce wiszącej, ale lipa. Więc nie kupimy ich. Deska do krojenia też może być. O, nie, dobra, to tak jest. O. Panu mówi, co zrobię, no nie, dobra, nie, nie tykajcie, no przecież to są żarty, halo. No nie przesadzajmy. Kurde, jak ja to umebluję, to będzie normalnie pięknie. Nóż. O. I cyk reklama, tak, i cyk reklama, kurde. Żarty, ale przesadzone. Nic nie przesadzone przecież, kurde. I cyk, Passat w Benzie, dokładnie. Passat w Benzie lepiej brzmi. Ja tam już nic nie ruszę, jestem przyzwyczajony. Do takich różnych tam chamskich docinek. Na budowie to jest standard, wam powiem. Ma opcji na budowie, nie? Żeby ktoś na kogoś się nie wkurzyć, czy żeby komuś nie dogryźć, nie? Zawsze znajdzie się jakiś tam majster czy coś i powie ci: ty źle to zrobiłeś, popraw to, bo to tak być nie może, zobaczysz, powiem to. Taka rola majstra, nie? Że ucho wkurza i tam ci cały czas coś truje do ucha, nie? I to się takie coś, to się zlewa, pamiętajcie. Ja tu was nauczę życia. Spróbuję bynajmniej. Czekajcie, coś jeszcze patrzyłem, ale nie wiem co. Lustro mi nie potrzeba w kuchni w sumie. Noża mamy, to mamy, to mamy. Dobra. To zacznij ode mnie. Okej, to powiedz co chcesz wiedzieć, to ci doradzę, powiem. Co tam będziesz chciał. Sofy. O, teraz będziemy mogli się popisać sofą, nie?
To jest chyba ten dom. Tak, to jest ten dom. Patrzcie, idealnie, kurde, mordeczki, idealnie to pasuje. To jest wyliczone. Jak mam coś zrobić, żeby się nie narobić? Zależy, co lubisz robić, ci powiem. Zależy, co lubisz robić, co planujesz, nie? Bo na przykład tak jak ja, no, poszedłem sobie na mechanika samochodowego. 3 lata straciłem. Przerobiłem 3 lata jako mechanik na warsztacie. No i wam powiem, że mnie do tego jakoś tak, no, nie ciągnie już, nie? 3 lata mi wystarczało, no, dosłownie na długo. No to jeździ sobie na ręcznym. Widzisz, no i skończyłem sobie na budowie, no co tu gadać, no. I tu mi się nawet podoba, ci powiem, nie? Powiem ci, że jest nawet lepiej, kurde, niż myślałem, nie? Gdzie jest mój świat, no co tu gadać? To jest dosłownie mój świat, no. Lejen dealer betonu. Powiem ci, że ja tam nie narzekam na budowie, kurde. Nie mam na co narzekać. Czekajcie, RTV, telewizor stojący. Okej. I cyk. Trochę go możemy na tył dać. No co narzekać, płacą i czego więcej. Dokładnie, Ruski, ja ci powiem nawet, że ja na zarobki nie narzekam. Jestem na razie zadowolony z zarobków. Zawsze tam na coś mam, nie brakuje mi. Mora, dzięki za subka, witam cię bardzo serdecznie u nas tutaj na live'ie. Witam, witam, jak tam mija Dzionek, opowiadaj. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz. O dobra, to sobie usiądzie, można na telewizor popatrzeć. Teraz opowiadaj jak na spowiedzi. Nie, no jak na spowiedzi to nie. Szafy i szafki, szafka na buty. To była taka fajna jedna szafka, mi się podoba na buty też. O, to jest fajne, nie? To mi się podoba. Tak, ja wszystkich wysłucham. To dosłownie, nie? Chyba, że płuca prędzej wypluje i będzie rip. Tak, to tak, masz rację, Ruski. O. Dobra. Taką też możemy. Nie, a tu biel jest. O. Pięknie, kurde. Coraz piękniej to wygląda. Teraz jakieś obrazy na pewno musimy. Zdjęcia i obrazy. To możemy sobie na przykład tutaj wziąć. Czemu mi to zawsze daje odwrotnie? Albo tu. O. Czekajcie, nie ma symetrii znowu na tej ścianie. Teraz będzie. Jeszcze trochę. Dywan by się przydał. Tak, dywan zaraz będzie. Tylko muszę symetrycznie robić, bo ja mam punkt... Chyba na punkcie symetrii w tej grze widzę.
Dobra, jest. To sobie możemy postawić tutaj, o. Zdjęcie takie, o, kwiatka na przykład na środeczku centralnie. Pięknie. Co tu jeszcze możemy sobie zrobić? To jest na przykład ładny obraz. Tylko czemu go nie widać, halo? O. To na styk wchodzi. Tu sobie możemy go powiesić, jest symetria. Jest, dobra. Teraz sobie jeszcze możemy obraz jakiś większy powiesić tutaj z tych mórz, co były, nie? Jakieś obrazy morza były tam, jeśli się nie mylę. O, ładny, duży obraz, bardzo ładnie. Dywan, powiadasz. Dobra, już szukamy dywanu. Dywan, jest. Dywan okrągły Orient. To możemy w sumie dać sobie taki do łazienki, jakby był biały. O kurde, wam powiem, że się chyba naprawdę. Kaszel to mnie zamęczy. O, to jest taki łazienkowy właśnie biel. O. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj jakiś dywanik do pokoju teraz. Dywan dmuchawiec. Jak to wygląda? Tak. W sumie no nie jest to złe, jeżeli chodzi o to. Ale symetria ładnie wyszła. Ideolo, patrzcie. Widzicie? Tu jest idealnie i tu jest idealnie, nie? To jest dosłownie, no, milimetrowe sprawy. Aż w szoku jestem. Pięknie, pięknie to wychodzi. Widzę, widzę. Znaczy jakiś większy dywan by się przydał w sumie, nie? Dywan Allaha. Ej, miałem kiedyś taki dywan. Dosłownie taki sam. No nie, skopiowali dywan z mojego dzieciństwa, no. Dywan Adam Beż. Nie ma białego, kurde. A czemu oni mi skopiowali dywan? Ja miałem podobny w pokoju, to jest ruski dywan. No ja miałem dosłownie taki sam, nie? Dobra, tam mamy dywanik. Tu jeszcze jest pusto, w tym miejscu, nie? Kurde, dzisiaj nikogo chyba na live nie ma oprócz ciebie, ruski. No nieźle. Kwiaty, tak, kwiaty zaraz damy. Dać na przykład sobie... takiego, palmę. O, tutaj. Co tam jeszcze możemy sobie dać? Możemy sobie dać na przykład to. O nie, to daliśmy już, dobra, to nie. Takiego jakiegoś kaktusa możemy sobie tu wstawić. Czego nie zgniotą. Kwiatów tu nie ma. Są same takie krzoki. O. Zrób na środku rondo, okej. Okay. Z dywanu najlepiej, nie? Nie, czekajcie chwilę. Tak, i DVD może. O, DVD. Ale szkoda, że w to się nie da wstawić, nie? Myślę, że ta dziura jest po to, żeby właśnie w nią wstawić tu coś. Tak, to widzicie, lipa, nie? A na styk się zmieścił, no ładnie. Jeszcze możemy jakieś głośniczki. Kolumna.
O, taką weźmiemy sobie jedną, tutaj położymy. I sobie jedną weźmiemy, taką tutaj z boku postawimy. Na ziemi. Proszę bardzo. Może być, nie jest źle już. Co tu jeszcze możemy dać? Rośliny. O, mamy, to jest survival. Pistolet, o nieźle. O, taki nóż możemy sobie dać do kuchni. A zasady działają? Nie wiem, ostatnio mi nie działały nadal. Mamy dwa noże już. Orzeszki, ogórki kiszone, patrzcie, będzie zagrycha. No nie, no ładnie, patrzcie, mamy zagrychę. Elo Kacper, witam ciebie w dzisiejszym nielicznym gronie. Orzeszki. Maska gazowa, masło orzechowe. O! No i nice. Mam taki podobny nóż, maskę też mam. To ty prawdziwy Rusek jesteś, dosłownie, nie? Ryż też możemy sobie tutaj rzucić gdzieś, o. Co to jeszcze? Łopata! Co to? Co to jest? Nie wiem, co to jest. Pomidory w puszce, konserwy mięsne, tuńczyk, papier toaletowy, no ręczniczki by się przydały, ale jak nie ma, to możemy wziąć papier. Zawsze jakby coś wytrzeć czy coś, nie? To może być. Co tu jest? Konserwa, butelka wody. O! Wodę też możemy sobie dać. Możemy sobie dać nawet kilka tych wód, o. Zrobimy zgrzewkę wody gazowanej. Patrzcie. I zaraz będzie zgrzeweczka wody gazowanej. Patrzcie, mamy zgrzewkę wody gazowanej. I na Discord? Mam wejść na Discorda. Już wchodzę, daj mi minutkę dosłownie. Dobrze, Gabi? Jeszcze jedną zgrzewkę sobie zrobimy wody. Daj obok baniak. Nie, baniak nie, bo baniak to w zwykłym domu takim się nie stosuje. Baniaki to właśnie się stosuje w firmach, wiesz? Tak to nie. Zgrzewki wody dwie starczą. O. Widzisz, jak ładnie? Już wchodzę na Discorda w takim razie. Tak. Pilnuję. Co pilnuje zegarkiem? Ale co pilnuje zegarkiem? A, minutki, okej. Checking for updates, pisze. Dawaj, Discord, Discord, Discord. Dobra, jestem na Discordzie, ale jeszcze mi nie działa. Kurde, czekajcie chwilę. Raz. Brak trasy dla połączenia. Połączenie z serwerami. Co? Nie mogę się połączyć, Gabi. Czemu się nie chce połączyć? Ej, naprawdę, no nie mogę się połączyć z serwerem. Łączenie z serwerem RTC i błąd. Ulala, brak trasy dla połączenia. Ogólne tutaj. Jeszcze raz, weźmy z mojej odpalę Discorda, bo nie wiem, co jest grane. Dobra, jestem gotowy na kary, bo nie zdążę. Pokazuje, że jesteś. No a mi niech pisze, że nie mogę się połączyć. Widzisz, łączenie z serwerami RTC. Brak trasy dla połączenia mam. Co jest grane z tym Discordem? Nie chce mi się w ogóle Discord połączyć. To jest grane, kurde. Obraził się. Kto się obraził? Niech się nie obraził. Tylko Discord nie chce się połączyć.
Niby jestem na serwerze, ale mi pisze brak trasy, coś tam, nie? Nikt się nie obraził, Anubis, kurde, proszę cię. Dobrze? Ojej, Anubis. Jesteś Anubis i będziesz Anubis. Ej, no co jest grane, kurde? Nieważne ile razy nikt zmieni, że tak będę mówił Anubis. Jesteś, a że nikt zmieniłeś, to nie moja wina. Halo, słychać mnie, Gabi? Halo? Ej, no i o! Nie wiem, coś mi się z Discordem popsuło, jestem gotowy ponieść karę. Się nie wyrobiłem. Gabi, mam teraz takie pytanko, a chciałabyś dostać jedynkę? No, podejrzewam, że masz większe szanse na dwójkę, jeżeli samo napiszesz. Miś. O kurde. To nie ciekawie. No więc ja ci mówiłem, żebyś z tym misiem sobie nie misiował. Ogrodnikiem zostałem dzisiaj. Trawę siałem. Co? Tak, zrobiłem tak. Wzruszyłem ziemię, przegrabkowałem, posypałem trawę, przegrabkowałem, po czym ziemię rozwałkowałem. To już tam jest inna osoba od podlewania. Widzisz, nie spodziewałeś się, że je potrafię. A jednak Lejen zaskakuje. Co? Tak, grabkami tam te kamienie, to wszystko, te odpady takie. No a jak jutro mogę ci na zdjęcie wysłać? Nie słodziej? To teraz będzie Gabi słychać. Słychać mnie? Na pewno teraz się będzie słychać. A zresztą po co wam Gabi, kurde. Ja tu z Gabi rozmawiałem, więc... Temat prywatny. Czekajcie, żyrandolu do kuchni nie zamocowałem. Więc widzisz, jednak coś tam jeszcze potrafię. No to może wysłać zdjęcie. Ale to jutro, bo muszę zrobić, jak będę w pracy. Dobra, dobra. 25 kilo ponad trawy posiane. O kurde. Sporo. Co chciałeś? A to do Gabi pytanie widzę. A które gdzie? Od Anubisa chyba. Jeszcze raz, co chciałaś ode mnie, a co miałam chcieć od ciebie? Aha! Wiem, co chciałam. Nie chciałam nic, tylko napisałam po Konradzie, żeby ci było miło, bo jak nie chcesz Anubis, to pisze Konrad. Więc nie musisz słuchać już. Jezu, kocie, uciekaj stąd. Ej,
Jeszcze dzisiaj na jednym bym łopatę wyprostował, nie? Znerwicował mnie. Zaczął mi się mądrować. Jak mam trawę siać, nie? Musiałem z nim porządek zrobić. Wiesz, jak on chciał trawę siać, jeden typek? Chciał wziąć do wiadra piachu, wsypać nasiona, wymieszać i sypać od razu z piachem. Nieźle, nie? XD. Ruski, to jest sekator, a nie nożyczki. Po pierwsze. Do przycinania gałęzi, tak? O tym mówicie. Nie, bo ja bluszcz obcinałam, bo całe drzewo obrosło. I trzeba trochę się tego pozbyć, bo to już zaczęło do ziemi przyrastać. W sumie już przyrosło. No i obcinałam, żeby się tego trochę pozbyć. Jeszcze mam pracę z tym sianiem na 2-3 dni. Całe osiedle trawy muszę posiać. Czemu całe osiedle? No bo tam bloki stawialiśmy kiedyś i... Teraz trzeba wziąć i wiesz... Widziałeś, sypialnię zrobiłem, jak ciebie nie było. No właśnie tak widzę, patrzę i podziwiam. Powiem ci, że no nawet nie jest zła. Mówiłem ci, że ja dobrą kolorystykę tam. Ja dobrze mebluję. A weź tak od wejścia pokaż. Jak od... co? Jak od wejścia? No od wejścia, od wejścia. Idź do drzwi, pokaż drugą stronę. Co, w ten sposób? No. Ej, no spoko wygląda nawet, podoba mi się. O, i z tej strony, tak. A jest tam miejsce za łóżkiem jeszcze? Za łóżkiem nie ma. W sensie z drugiej strony, w nogach. No, tutaj się przejdzie z każdej strony dookoła łóżka. Bo myślałam, żeby dać łóżko... Za łóżko, w sensie przy samych nogach, jakąś szafkę. To tam jest głowa, przy głowie jest szafka, żeby telefonik położyć nocno. Telefonik? No dobra, no to zdjęcie, tak jak tutaj, w tym przypadku. Siema, Dieksowy. Jeszcze raz. Książka, a nie. Książkę? Książkę, no. Książkę? Szukamy książkę. Wani tam jaką Biblię, czy co? Sekrety. Sekrety Gabi, damy książkę. O. To będzie najlepsza lektura dla mnie. O, patrz, czy ty to widzisz? I proszę bardzo. No i od razu lepiej, no. Pełen profesjonalizm. A tak wygląda kuchnia. Zobacz, jak ładnie tutaj woda jest do picia, są noże. Masło orzechowe, jakiś ryż... Papier toaletowy? Co? Są w kuchni. No bo to nie ma ręczniczków, nie? Tych do rąk, takich do bufetu. A postaw dwie rolki na sobie. Nie wiem, czy się da. Nie da się, widzisz? Szkoda. Za to dałem papier. Bo chciałem ręczniczki te papierowe, wiesz o co chodzi. Zawsze nie. Jak coś robisz na bufecie, to zawsze tym ręczniczkiem sobie zetrzesz i do kosza. A ty papier odsracza? Oj tam. To będzie ręczniczek kiedyś. No spoko. Jaki knajp z CS-a. To jest ten, bajonet, jeśli dobrze pamiętam. Ale o wszystko zadbałem. Nawet dałem im wykład, jak wysoko nad kuchnią montować okap. Nikt się nie spodziewał. No, ale sam inaczej zrobiłeś, niż ja chciałam. Ja nie wiem, jak ty właśnie chciałaś. Bo ja chciałam tak, że telewizor by był właśnie teraz za tobą, na tej ścianie. Tam, gdzie narożnik? Nie, czekaj, stój tu, nie ruszaj się. Czekaj, stanę sobie w kuchni. O, właśnie, no. Tam, gdzie masz obraz na ścianie po lewej stronie, obok kwiatka. Tam by był stał telewizor. No to możemy przerobić. Już nie ma problemu, patrz, Gabi, to jest dosłownie parę minut roboty. Pyk, wszystko przerzucamy. Ćwigę w swoim. Ja jestem szybki w remontach. Okej.
czyli tak, to bierzemy sobie. O, właśnie tak, no. W sumie to nie jest. Teraz to nie pasuje. Teraz zmienimy narożnik. Jak opowiadał, to go dobiłem. Tak, dobił mnie. Ale jak też nie będę mówił. Pominę to Anubis nadal milczeniem. Czekajcie, łóżko, łóżko, czy to gdzie to są te? Szafy są, Łóżko sofy. górne z panelami Dobra, właśnie. sofy są. O, właśnie tam białą po środku. Nie tam. Sofa L. No. No to mów! Mnie to tam No nie to rusza. mówię. Ale nie, mówię do tego, do Anubisa. Aha. Bardziej od ściany. Posunąć? Bardziej, żeby tak nagrzejnik, w sensie, żeby zasłonić, tak wiesz. No, żeby tam się jeszcze w rogu kwiatek zmieścił, o, tak ci powiem. No, no mów dalej, dalej mów Anubis. Dobrze, dalej. To może w takim razie sprzedać ten telewizor. I powiedziałem, że nie będą się tego robić, a potem że nie. Tak, Anubis, ale powiedz pełną wersję, jeżeli tak już bardzo chcesz Gabi się pochwalić tego wszystkiego. To czemu pomijasz niektóre sceny? Co, Może po Anubis? prostu na czapce. Czekajcie chwilę, telefon. Co tam ludzie? Mi się powiedz, co pominąłem. No, nie będę tego mówił, nie będę tutaj ten. Ty wiesz doskonale, co powiedziałeś. W sumie nie tylko ty wiesz, bo wszyscy wiedzą, co byli. Jeżeli o to ci się rozchodzi. A ja nie muszę mówić. Rusek, przypomnij mi. No widzisz, Anubis, jaką ty masz niestety krótką pamięć. Myślałem, że masz dłuższą tą pamięć, no ale... W sumie tego kwiatka możesz dać z drugiej strony kanapy, w sensie wiesz o co chodzi. I wtedy szafkę przesunąć bardziej. Nie, myślę, że dobrze będzie. Zobaczymy zresztą, jak telewizor dam. Wtedy będę myślał dalej. Jeśli ci chodzi, że niby powiedziałem, że nie szanuję na ludzi, to jesteś w błędzie. Kurde, patrz, przypomniałeś sobie. No nie spodziewałem się tego. Sobie przypomnisz. Nie, może być, to tylko telewizor muszę Trochę mieć. niżej, trochę niżej. Tak, tylko muszę. No nie, dobrze był, kurde. No Już właśnie.
mi się porypało. O, tu no. No ja tego nie powiedziałem i nie miałem czego przypomnieć. Jak nie powiedziałeś? Powiedziałeś wyraźnie. Siema Wedu, wybacz, że cię pominąłem. Powiedziałeś i teraz proszę się nie wypierać. W szkole. Pierwsze słowo do dziennika, drugie do śmietnika. Metri mi brakuje tutaj, muszę to. Myślisz, że dodadzą multi? Raczej nie. Widzisz Anubis i sam sobie teraz sprzeczysz, ale dobra, ja się już nie będę tutaj sprzeczał. Jak tam uważasz? Ja tam nie będę się tu z nikim kłócił. Jest tak, to dobra, bliżej. O, teraz jest symetria. Nie musisz przepraszać, tylko no, jak się opowiada daną historię, to się opowiadają dokładnie tak, jak przebiegała. To mi się wydaje w każdym razie. Ale nie, może jestem w błędzie, no wybacz mi. Nudzi się ta gra? Nie, nie nudzi mi się. To robię na co dzień w sumie w pracy, takie różne remonciki. Tylko nie przestawiam mebli. Dobra, Ruski. Ja na co dzień siedzę na budowie w Wedu, więc wiesz, dla mnie takie remonciki, takie ten, to jest standard już w moim życiu. Taka codzienność. Monotonna, bo monotonna, ale... Coś tu jeszcze miałem zrobić, ale zapomniałem. Postawić może jeszcze jednego kwiatka. Ale gdzie? No... tu, o właśnie. Tu to znaczy, tu za drugiej strony Sofy, czy jak? No. Taki sam czy taki, inny? Może być taki sam. Ten jest ten. Dobrze, to powiedziałem, więc nie wiem o co chodzi. O. Dobra, Anubis, ja już powiedziałem, temat skończony, ja tu nie będę się kłócił. Ja tu nie mam zamiaru się z nikim kłócić, panie. Dobra, Anubis, pomińmy ten temat, bo to naprawdę już się robi drama jakaś z tego beznadziejna. Co tam, Ruski? A, regulamin, właśnie. Regulaminu nie obczajałem wczoraj, nie miałem czasu za bardzo. Poszedłem spać od razu. Więc wybacz, ale obczaję to później, jeśli mogę. Nic nie poradzę, jestem toksyczny. Dobra, Anubis, kurde, jeszcze jedno ten. Naprawdę, albo ja live'a zakończę, albo będzie czysta, bo mówię, temat skończony, to po co go wałkować? Kurde, miałem coś jeszcze dać, zapomniałem. Daj mi 300.
Ale coś innego ci jeszcze, więc... Dobrze, zaraz przeczytam, spokojnie, Ruski. Myślę, bo tu jeszcze mam taką pustkę w tym domu na środku. A co na środku byś chciał? Niech tak jest, tak porządek jest według mnie. Nie ma takiego, wiesz... bałaganu. Czyli przestronnie powiadasz. No. Firankiem żebym się rysować w sumie. Nie, nie będzie pasować. O, działają, naprawili. Patrzcie, chyba oglądali nas. Siedzicie, chyba nas oglądali. I patrz, ja nie mam nawet do ciebie sił. Mówię, że ten, a ty znowu zaczynasz... to samo. No ładnie to wygląda teraz. No w sumie. Jednak coś tam gustu mam. Nie za dużo, ale jeszcze mam. To nie wiem, czy nie są za krótkie, założymy długie. Nie, zostaw. No co za facet. Dobrze było. No tych nie mogę zamocować, ale lipo. Nie, no bo chciałem trochę dłuższe, bo tamte były, wiesz, za małe mi się wydaje na to okno. W porównaniu do tych, bo były prześwity, no ale okej. Okay. No, no i się... Trudno, to się nie dogadamy. Czekajcie, tu jest od łazienki żaluzję trzeba. Ja za dwu na chwilę muszę pieska wypuścić. Oki, nie ma problemu. Tu się nie da założyć, ale lipa, nie na wszystkie okna. Nie fajne. No spoko. Już jestem. Oki. Tu nie da się zasłon, dobra. No właśnie, w sumie sprawdzę, czy mi się Fortnite coś dalej. No ty masz cierpliwość. Ja zawsze miałem dużą cierpliwość. Jak siostra przyjeżdża z dzieciokami i taka trójka ci biega po domu, rozwala wszystko i w ogóle, to trzeba mieć cierpliwość. Pamiętaj, na dzieci nie wolno krzyczeć. Trzeba cierpliwości. Ja cię tu wyedukuję. Mi jej brakuje. No widzisz, a mi nie. Ja już znalazłem sposób na dzieciaki. Jaki? Zależy co robią. Na przykład jak się biją, to mówię sobie, wybierzcie sobie kącik i stańcie na parę minut i ręce do góry. I wtedy idzie jedno koło szafy, na przykład drugie idzie koło biurka, tu staje, ręce do góry, a potem mówią, ręce mnie bolą. I mam 3 godziny w 4 spokoju, bo się już nie biją. A zim krew z rąk nie spłynie, o matko. A zim krew z rąk nie spłynie. Nie, no, no wiesz, jak im ręce zaczynają już ten opadać, jak tracą siły, to już są spokojni potem. To zazwyczaj schodzi im się tak 5-10 minut, nie? A jak byli takie maluszki, to
stosowałem zasadę, że siadają sobie na stołeczku i siedzą, aż się uspokoją. No a jak, kurde, Ruski, ja już światowy człowiek. Czekajcie, zdjęcie miałem zrobić w sypialni, zapomniałem. Jak będziesz coś chciał wiedzieć, to pisz śmiało, doradzę. No widzisz, Anubis, i tu się różnimy. Ty byś od razu dziecioku zbił, a ja widzisz, ja nie. Tak, Lejen przetestowany, bo jak i to dosłownie. Ja po prostu wiem, że wszystko trzeba załatwiać na spokojnie i tyle. Anubis. Sorry, Konrad. Co oni z tym wszystkim zrobili? Matko Bosko, po co ja robiłam tego formatu? Kiedy coś zniszczysz? Zależy, czy w grze, czy w rzeczywistości. Bo w rzeczywistości to codziennie coś zniszczę. Dokładnie, Ruski. W grze? No nie wiem, na razie dopiero skończyliśmy niszczenie, przerobiliśmy taki beznadziejny domek, gdzie miał dużo ścianek dziobych i w ogóle, no taki domek, aneks kuchenny połączony z salonem. Ja coś, ja na chwilę ZW. Oki. Więc widzisz, Keru, no tak wyobraźnia trochę tutaj idzie w ruch. Kurde, ale nie powiem, bo w takim domku bym sobie zamieszkał bez problemu, nie? Taki domek by mi się widział, taki malutki. Tak umeblowany jak to. Nic więcej nie trzeba. Widzicie, jest pokoik, sypialnia, jest łazieneczka, mała bo mała, ale wystarczy. Garażyk jest przesiony. Coś na uspokojenie. Nie znam cię, Anubis, jakbyś tutaj musiał parę dni pobyć, to cię zaraz dwa rozgryzł. To jest, Anubis, wszystko kwestia wychowania, kwestia tak jak się, nie wiem. Nie było ciebie to ho ho. No, myślę, że nie byłoby takie ho 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 jak mówisz. Ile dałeś za kompa? Dokładnie za komputer dałem 9999 zł i kupiłem go rok temu około. I to tyle. Jestem przesany, no widzisz. Powiesz mi, jak sobie dałem radę z dzieciakami siostry, co mają teraz na chwilę obecną 4 latka, 3 latka i półtora roku, więc myślę, że z tobą też bym dał radę. Ile zbierałeś? Ja zbierałem może 4-5 miesięcy, coś takiego. Miałem 17 lat. A to nie dowodzi, wiesz? 4-5 miesięcy zbierałem, coś takiego. To gdzie ty pracujesz? Ja pracuję na budowie. I pracuję od 6 do 16. Po 10 godzin praktycznie. Nieraz tam się zdarzy, że dłużej. To jakie tam są zarobki? Ale tu chodzi o to, że patrz, robię po 10 godzin. I dajmy sobie na to stawkę, masz 14,50 na godzinę, czy tam 15, coś takiego. Od 14 stawki, nie, czekaj. Pomocnik na budowie ma stawkę 10 czy tam 11 zł. A każda następna zaczyna się od 13 do 15 zł stawka. 5 miesięcy 10k, no... Fuchy, nie fuchy, przecież możesz robić... Najlepiej idzie zarobić na klejeniu styropianu, jeżeli o to chodzi. Nie opłaca się...
nie opłaca się bawić ogólnie w remontowanie, tak jak tutaj na przykład gipsowanie, szpachlowanie, jakie płyty, karton, gips, to się nie opłaca, bo to jest czasochłonne. A jak ktoś chce szybki pieniądz zarobić i duży, to najlepszej to jest jednorodzinny domek i kleić stropianem. A ty kim jesteś Ja jestem murarzem. Ja jestem murarzem, panie kolego. Mój tata zrobił komin sąsiadowi i zrobił 3K. No, za kominy idzie najwięcej. Jeżeli jeszcze stawiasz jest tego klinkieru, to jeszcze więcej masz. To wszystko zależy, z czego stawiasz komin. Bo jest ten klinkier taki ozdobny, jest taki, no, beznadziejny. Różne rodzaje klinkieru są. A za komin dużo biorą. To jest prawda. Z cegieł, no to wysoki musiał być ten komin. Albo od samej ziemi. Cena domu 263, szybkie podsumowanie robimy. 31 tysięcy to jest 264... 267. 267 tysięcy, dobra. Czyli, że opłaca się ocieplać, a nie remontować. Opłaca się robić takie roboty, które wiesz, że zrobisz szybko. Nie opłaca się... Znaczy, no wykończenia, no to jest czasochłonne, no. Gabimo za dwu. Nie zadowala mnie ta oferta, bo tylko 203 tysiące. Odrzucimy ofertę. No ty robisz bloki czy domy? Ogólnie to bloki i domy stawiamy, zależy. Jak na przykład jest blok do stawiania, no to oczywiście, że blok stawiamy. A jeśli nie ma tak roboty, to stawiamy domki jednorodzinne. Czekaj, dwa miesiące temu kończyliśmy blok w Sieradzu. 5 kondygnacji miał, czyli parter i 4 piętra, winda, wszystko tam była. Twoją inteligencją powinienem siedzieć w biurze. Nie wydaje mi się. Się nie nadaje do biura. No ile zajmuje postawienie domu jednorodzinnego w... Zależy ci powiem. Tak jak my to robimy, widzisz, ja robię... Nie robię firmie publicznej, tylko taki prywaciarz to jest. To nie jest żadna miastowa, nic takiego. No to zależy, no wiesz, no jak to jest w robocie. Jak tak na pośpiech czy coś, no to domek jednorodzinny w pół roku może nawet wcześniej, zależy. Zależy czy wiesz, czy ekipa za po ekipie wchodzi. Na przykład nieraz jest... Sorki. Nieraz jest tak, że wiesz, no... Ty wymurujesz ściany i wchodzą od razu elektrycy, hydraulicy, a ty masz stawiać ścianki działowe czy coś. I jeden drugiemu po głowie chodzi i to właśnie spowalnia takie rzeczy. Nie, ja nie jestem ruski ze wsi. Szkoda. Ja jestem miastowy. Małego miasta, ale miasto. Te godziny... No widzisz, no niestety taki już mój los. Nic na to nie poradzę. Z miasteczka, no małe miasteczko, ile to jest? Około 60 tysięcy mieszkańców. Nie, do 60 to będzie coś takiego. Nie wiem w sumie. Czy do 50 tysięcy? Nie wiem. Tam miasto zaczyna się od 50, miasteczko jest poniżej chyba. No to poniżej 50 tysięcy mieszkańców to jest. A w jakim miasteczku? No nie jest istotne, to jest tajemnica. Wiesz, jakbyś dobry kierunek wybrał, to miałbyś kosy po czoło. No widzisz, jakbym wybrał, ale niestety życie nie zawsze toczy się zgodnie z planami. Więc ja nic na to nie poradzę już, już jest za późno na niektóre rzeczy. Jakie masz wykształcenie? Gimnazjalne, można by rzec. Średnie. Pochodziłem do budowlanki, skończyłem ją, ale ten...
Jak chodziłem do budowlanki, to chodziłem również do pracy, więc wiesz. Nie poszedłem w tym kierunku, w którym miałem budowlance. Więc niby papiery ze szkoły, z budowlanki mam, że ukończyłem, ale nie mam świstka, że zawód zdobyłem. Bo uczyłem się na mechanika, no i 3 lata na warsztacie dorabiałem jako mechanik w międzyczasie. Więc wiesz. No to jest fejkeru, to nie ma co wierzyć. Wiem, Anubis, ale no miałem swoje powody, przez co tak zrobiłem. O tych powodów no nie powiem, no bo to są rzeczy prywatne. Po prostu no coś wypadło, no i nie mogłem niestety zrobić tego, co chciałem. Ale zdobyłem murarza i jestem teraz murarzem i... I tak to wygląda mój los. Ale powiem ci, no zawodówka niby daje ci to wykształcenie chyba średnie, czy jakieś tam. Nie wiem jakie tam jest, czekaj. Nie mam pojęcia już, nie pamiętam tego wszystkiego, to było... Kiedy ja do zawodówki chodziłem, kurde panie. Parę lat temu, ja nie pamiętam już. Ja jak chodziłem do szkoły zawodowej i chodziłem do pracy, to nieraz w ogóle przez miesiąc czasu do szkoły nie chodziłem, bo chodziłem do pracy, bo musiałem, no. Dodaję to euro. Na razie nic, to jest miesiąc testowy tego euro. Czekajcie, coś tu może... Tak, będą nagrody za te euro w następnym miesiącu. No niby daję, a tak to będę tak samo... No nie do końca tak jest, no ale już, niech ci będzie Anubis. U nas pracują osoby tak po takiej szkole budowlanej ten, że niektórzy to mogą sobie o takiej szkole pomarzyć na przykład, nie? I widzisz, i pracują u zwykłego prywaciarza. No akurat tu gdzie pracuję to nie. Wszystko jest na czas, nie narzekam. Nigdy nie miałem z nimi żadnego problemu, więc... Ja tam jestem zadowolony. Pamiętaj Anubis, nie można wszystkich brać do jednego worka, nie? Jak będziesz brał wszystkich do jednego worka, no to będziesz zawsze miał przekichane. To mnie zaskoczyłeś. Okej, Kubikson. On nie bierze się nigdy wszystkich do jednego worka, nie? Ja już tutaj, czekaj, pracuję z 2 lata, 2,5 roku. Jeszcze zawsze jak coś potrzebowałem czy coś, to poszedłem, powiedziałem. I nie było najmniejszego problemu, więc wiesz. Wezmę to pod uwagę, no. Weź sobie to pod uwagę, mówię ci poważnie. A nie wolno wszystkich nigdy do jednego worka brać. Tak jest i z firmami, z ludźmi, z wszystko, nie? A w życiu, jak to wiadomo, różnie bywa, no. Tak samo z ludźmi się nie warto użerać, bo... Człowieka zawsze łaski będzie potrzebował, to jest pewne, jak w banku. Tak pewnie wyjdę.
No. To już jest twoja decyzja, czy wyjedziesz, czy zostaniesz. Ja tam jedno wiem, że podejrzewam. Znaczy, no ja nie wiem, ale podejrzewam, że raczej nigdzie nie wyjadę za granicę do pracy, już będę cały czas w Polsce się bawił. Wiesz, może jakiś jest kierunek studiów, no nie wiem, panie kolego. Ja to mówię, no ja jestem tylko prostym człowiekiem po budowlance, po szkole zawodowej. Łazienka nawet ładna, to nie wiem, czy będziemy zmieniać. Jak się chce gry? No, policjant ze szkoły drugiej. Oleje, ostry melanż miałeś. Nie, panie. Ja nie jestem osobą niepijącą. Więc to nie jest mój melanż. Sprzątam po prostu. Kupiłem dom zasypiały i muszę sprzątać. Zrób pokój dla mnie. Za małe mieszkanko to jest. Ale czy na pewno? Na pewno, ja jestem sobie piącą, panie. Nie wiem, czy wiesz, panie kolego, ale nie ma sensu wycofać komentarzy z tego względu, że odpalam sobie właśnie w tym momencie Nightbota i widzę, co ty napisałeś w tym komentarzu. Wiesz o tym? Nie wiem, czy nie pójść w kierunku studentów prowadzonego. No to już twoja decyzja, gdzie pójdziesz. Ja tam nie mogę inwigorować. To jest twój wybór. Twoja decyzja. Najlepiej to sobie wybrać samemu kierunek, w którym chce się iść, żeby nikt nie narzucał. Wtedy nie macie do nikogo pretensji, jak się coś spaprze czy coś, to będziecie mieć sami pretensje do siebie. Więc tu na przykład rodzice doradzają czy coś, no to nie zawsze jest dobre. Trzeba sobie samemu zadecydować, a bo ja chcę iść w tym kierunku, a nie w tym, co mi ktoś powiedział. Więc wiecie, no. Ja to sobie pójdę do szkoły wojskowej i będzie fajnie. W szkole wojskowej dużo zarabiają piloci ogólnie. Jeżeli na pilota byś poszedł w wojsku, to byś zarobił. Ja będę youtuberem git. To jest najgorsze, bo chcesz właśnie to na kogoś zwalić. No właśnie, widzisz. Dlatego ja sobie sam wybrałem mechanika, no ale że... Potem tak wyszło, że jednak zrezygnowałem z tego. Nie zrobiłem czeladnika na mechanika. I poszedłem sobie na murarza, no. Na razie mi się podoba. Tylko no, muszę się napitolić w robocie, no co tu gadać. Czekajcie, tutaj jest tak. Dobra, teraz sprzątamy. A to jest od środka, dobra. Czekajcie, już nadrałem czas. Osobiście jakiś nie mówił, gdzie pracujesz, to nigdy nie zgadł. Czemu byś nigdy nie zgadł? Co? Większej głupoty nie widziałem. Dla pojedynczego, że najlepsza praca to jest wysiłek fizyczny, czyli... Nie wiem, Keru, ja tam pierwsze słyszę o takim czymś. Z tego, co ja wiem, to kobiety w ciąży zawsze się muszą oszczędzać. Więc nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, co piszesz. Ale wydaje mi się, że raczej nie. No widzisz, Anubis, pozory mylą.
Ja ci mówię, no ja już ile miałem, no. Pierwszy raz jak tam gdzieś poszedłem do pracy z ojcem tam pomagać czy tam coś, no to ile ja miałem? Może z 12 lat, może mniej. A pracę normalną to zacząłem w wieku 16. 16 lat miałem, jak miałem normalną już pracę. Można pracować od 16? Tak! Ja miałem szkołę, mówię, bo do budowlanki chodziłem i równocześnie pracowałem. Można tak. Najgorsze będzie to, że jak skończyłem i rok temu na wakacjach mogłem staremu. No widzisz, a ja na co dzień, nie kolego, jak murujemy, to muszę dźwigać pustaki, które ważą około 30 kg, nie? Sztuka. I wyrabiam dziennie około 2,5-3 palety, nie? Więc widzisz, jaka to jest różnica? Albo weź sobie, jak dach nieraz zrobimy, papą kryjemy czy coś. Rolka papy waży około 70 kg, nie? I teraz musisz ją, nieraz jak dźwignie działa czy coś, musisz ją wnieść na górę, na dach czy coś, nie? Albo na domkach jednorodzinnych, jak nie ma dźwigu, no to musisz na sam dach papę wciągnąć, nie? No, ja jestem przyzwyczajony, nie? Więc no mówię, no to nie jest lekka praca, no. Najgorsze to są właśnie takie krycie papą czy coś, z tego względu, że na domkach jednorodzinnych trzeba ją na przykład wciągnąć, no. Ona trochę waży. Darmowa siłownia, no to jest, powiem ci, że tak. Darmowa siłownia, ale tam jak rozmawiałem, no to ile tam? Przeważnie dają sobie tak do 10 może lat, coś takiego ci powiem i już ludzie są pozrywani czy coś. Szanowny, mamy negocjacje o 5%. Już ci mówię, czekajcie chwilę. Siema Adika, siema Reku, Szymon, siemka. Dobra, jestem, czekajcie. Dobra, Adika, siema, siema Reku, tak, Szymon, siema. Co tam jeszcze? Dajcie suba, 3 brakuje do... No i Szymonik, dziękujemy, że wbiłeś i żegnamy się równocześnie. Miło było, ale... Sorry, taki mamy klimat, że dostajesz kilkudniowego muta, no. Czekajcie, już ci daję muta, panie jeszcze. Siema kotek śmierci, siemaneczko, witam cię. Smutek. Jaki smutek? Kolega się reklamuje, tu nie ma reklamowania.
Więc muszę dać tu koledze. Siema Bartek. Dobra, co tu jeszcze? Mamy jakieś punkty? Dobra, nie mamy. Tak, idę pytanie. Planujesz w ogóle dzisiaj, sorry, jak coś musisz odpowiadać? Nie wiem, chyba raczej nie, nie wiem. Nie mam pojęcia, skąd ja mogę wiedzieć. To jest tematyka bardziej życiowa, w daleką stronę, więc... Też nagrywam, no to dobrze, że nagrywasz, tylko się nie reklamuj, będę musiał ci dać 300. No, znaczy więcej niż 300, bo... Zareklamowanie się jest... mód kilkudniowy, nie? Tak, gruzki są. Mówiłem, że są dzieciaki. Tak, już trochę się zareklamować, bo napisać też, że nagrywam. Trochę ci łazienka. No, no. To jest tematyka stanowisk, no, w daleką przyszłość, a skąd ja mogę wiedzieć, co ja będę w przyszłości? Kto wie, ile jeszcze się pożyje, można żyć rok, można żyć dzień, kto to wie, tego nikt nie wie. Nie nagrywam nawet i co teraz? No, to nic. To nie jest reklama, bo pisze, że nagrywasz i przez to ktoś może wbić do ciebie, czyli to jest taka reklama, no. Ale, no, nie dam ci 300, no bo nie wiedziałeś może. Nie, no spoko. Wybaczam ci. Cię szukam takiego grzejnika łazienkowy. O jest, dobra. Znaczy... No nieźle. Takie mam negatywne podejście do tego tematu. Nie, ja mam po prostu temat... podejście życiowe do takich tematów, nie? Jak ja mogę powiedzieć coś, skoro nie wiem, co będzie jutro? Też doskonale, to jest tak jak z pogodą, nie? Skąd człowiek może wiedzieć, kiedy fiknie czy coś? Nic, nie wiadomo nigdy. Ale czy planujesz, a nie? Ale skąd ja mam wiedzieć, czy mam... Ja nic nie planuję, ja nigdy nic nie planowałem i nic nie planuję, kurde. Wiesz, Anubis? Jak ja mogę coś planować, skoro nie wiem? Nie wiem, co będzie dalej. Skąd ja mogę wiedzieć? Ja nie patrzę aż tak daleko w przyszłość. Czekajcie, gdzieś tu były drzwi. Nie chcę się szukać, tak zrobimy. Te standardowe damy. Uwaga, zajmę może jutro być nawet. No, dzięki, że mi tak życzysz, nie? Ale też tak może być w sumie, no nigdy nie wiadomo. To nie zasłuchać. Dzięki, Keru, dzięki. Więc wiesz, Anubis, no to wszystko trzeba tak, no z umiarem podchodzi do takich rzeczy. Ale niewygodne pytanie zadaję. Ja wiem, czy niewygodne, no po prostu zadajesz takie pytania, które no... Nie można na nie odpowiedzieć tak od razu, nie? No bo... Tu nigdy nic nie wiesz, co będzie jutro, no. Nie mogę kiedyś wejść za szybko, ile... O, też tak może być. Ja wiem, co będzie jutro, ja jestem jasnowidzą. Tak mówisz? No ja ci powiem, że już w przyszłości musiałem. No widzisz, no to może będziesz miał, no nie wiem, skąd ja mogę wiedzieć, czy będzie. Dużo rzeczy można chcieć, ale wiesz, nie wszystko jest realne. To jest tak samo, jakby człowiek wiedział, że się przewróci, to by się położył, nie? To jest dosłownie to samo. Czekajcie, tutaj... To jest łazienka, trochę dziwne teraz mamy. Niekochany raczej nie ma. No, piątek, piąteczek, piątunia. Dobra, wyburzymy tę ścianę, bo mi się nie podoba.
To raczej możemy wyłożyć. A to jest wyjście, okej. Okay. Czekajcie. To na pewno wywalimy. Więc jeszcze Anubis, jakieś tam pytanka masz czy coś? Tu chyba tam zrobimy kuchnię, a tu zrobimy chyba sypialnię, przebudujemy trochę to. Czekajcie, jakby to... Budowanie nadproży. O, okej. Okay. Budowanie ścian. Pewne podejście do życia. Nie, ja po prostu mam... Jest... Nie wiem, kurde, jakby to nazwać, czekaj. Bardziej może sceptyczne. Po prostu bardziej takie życiowe. Z dnia na dzień takie, o. Ile masz? 23. Czekajcie, zastanawiam... A, green... Tu zrobimy taki sobie green screen, taki pokoik. Farby. Więc jak to się nazywa? Na czym skończyliśmy? Bo nie pamiętam. Przypomnijcie mi, bo zapomniałem. Bo tu mi dzieciaki hałasują. O kurde, nie. Tutaj to już nie. W takim razie. Spójrzmy się na pozytywne. No przecież widzę jakieś dobre na pewno. Dałem, cieszą się, zabawa, kurde. Mieli zabawę, ale to już wczoraj dostali. Nie, nie mam kotek. Siostrzeńcy biegają, szaleją tutaj. Przyjechali na długi weekend, aż na 4 dni. Czekajcie, tutaj halogeny miałem. Lampy sufitowe. Do przodu jeszcze. Dobra. To ja mówię, że coś złego się, że coś tam. Ale Anubis, ja nie powiedziałem, że na pewno coś się stanie złego czy coś. Tylko po prostu, no, nie planuję nic takiego, nie patrzę tak daleko, wiesz. W przyszłość, no. Się może bardziej o to rozchodzi, wiesz? No tylko tym brać pod uwagę i nic innego. No ja jestem po prostu no, tak nastawiony, no. Co ja poradzę. Nie mam w planach nic takiego, wiesz, długoterminowego, co tam by sięgało 20 lat do przodu, czy tam ten, nie? Jedyne co sobie planuję,
Ale też nie wiem, czy mi to wypali, czy nie. To założyć jakąś może firmę. Kupić sobie domek. I tyle. A co się dzieje, wychodzę z Narusia? Ja też nie patrzę tak daleko, że ja tam z... Szkoda. Ruski! Wiesz, jak wygląda mój tydzień? Czy nie? Jak nie wiesz, to ci powiem. Wstaję co dzień rano o tej samej godzinie. Ogarniam się, wychodzę, wsiadam w samochód, jadę do pracy. Robię to 10 godzin. Po czym biorę, wracam do domu. Zjem coś, pogram, idę spać i tak w kółko. I to jest mój dzień, nie? Ale patrz mi dalej, nie się na. Ja nie żyję w takim przekonaniu, kurde, no źle to zrozumiałem. Ja po prostu nie sięgam tego, co ma być tam, czy kurde, znowu nie powiem po co idę na górę. Łącznie miałem stworzyć. Nie patrzę tak daleko, co będzie na przykład za 20 lat, za 10 lat, za 5 lat. Więc o to mi się rozchodzi, no nie patrzę daleko. Ale Rusek tak, no Rusek tak, jestem. Rusek może tak, no ja nie wiem. Słuchajcie, co tu miałem zrobić? Farby, białą, może szarą, nie wiem. Czy będzie biała wyglądać, albo pomarańczowy bym wziął. Takie gąbki akustyczne, o. Jakby z tego tak zrobić. Ale powiedz mi, czy wejdzie czas niedaleko, czy myślę, że jutro, czy... No, Anubis, jeżeli do mnie to pytanie, to... ani tak, ani tak. Pełne spontanie, nie? Co ma być, to będzie, no, jak to mówię, nie? Jak w tej piosence, co ma być, to będzie zawsze i wszędzie, ło. Dobra, skończyłem. Gdzie mieszkasz? W domu, no gdzie mam mieszkać? Jeszcze w kartonie nie muszę mieszkać, to jest jedyny chyba pozytyw. Wiem, że każdy w sumie mieszka chyba w domu, co? Jak dwóch? Dobra, czekajcie chwilkę, za dwóch. Nie macie dokładnie takie same. No nie do końca, no widzisz, Ruski tam ma trochę inne niż ja.
Co ja będę coś promować? Ja też tam nigdy tak za bardzo nie planuję. Co tu planować? Każdy dzień i tak wygląda tak samo. Raczej się dużo nie zmienia w takich rzeczach. Że patrzysz tylko z wąs. Ale że ja? Rusek. Czekajcie chwilę, a jakbyśmy stawili nadproże tutaj. Nie mam wszystko gdzieś. Powiem sobie, dożyję je lepiej. No będę tego sam pojeździć na rzecz. Kurde. To lipnie tu widzę, to. Może to wyburzymy, da radę? Nie da radę, to da radę jeszcze da. Kurde, nie chcę słuchać, ale dobra, ja już kończę ten temat. Okej, to kończysz, to kończysz. Moje życie jest prawo. O. Takie tajne pomieszczenie, nie? Która to wyburzamy i patrzcie, nie? No nieźle. Jest tajne pomieszczenie? Jest. Jak te drzwi się otwierają? Nie wiem, to jest właśnie z... Zawsze... Czanie prawo fizyki. Widzisz to? Tak się właśnie otwierają drzwi, nie? Nie, dobra, to trzeba wszystko zamurować i... Tyle, żeby nie było przejścia. Cyk, pokój dla Ruska. Nie, zamurujemy to w ogóle całe. Będzie po sprawie. To nie za drzwi, no nie? To zamuruję i tyle będzie z tego tematu. Tam nie mam pomysłu na wykorzystanie tego, nie? Gdzie ta Gabi uciekła? Nie wiem, gdzie Gabi uciekła. Farby i zielona tu jest ta. Też mam po prostu może jakieś sprawy prywatne czy coś, no przecież nie będzie też cały czas z nami siedzieć. No, powiem wam, że w miarę to wygląda. O, patrzcie. Gitarka, nie? Zejście do pokoju gamingowego. Jak wpisałeś for... Fran, nie! Nie. Biurko jakieś takie większe. Takie, o, może coś takiego. To by było fajne.
O. Ładny będzie green screen. Krzesło biurowe. Okej. Okay. Jak coś, to ciszę się na PWS. Wiadomo, że... No ki, zaraz zobaczę. RTV. Dobra, tu komputer stacjonarny możemy dać ten droższy. Tak. Monitor jakiś by się zdało tutaj. Monitor. Monitor HD damy. O kurde, ale to jest duże, nie, za duże. Zwykły monitor w takim razie. Okej. Okay. To synchronizacja jest. Nie wiem nawet jak już to polaj. HD lepszy, ale za duży. Ja nie chcę po prostu takiego. Ja chcę, żeby to wszystko ładnie tutaj przestronnie wyglądało, jeżeli chodzi o to, nie? Gamingowe miejsce, no... Pewnie taki już, wiesz, typowy, nie? Pokój. Kolumna głośnikowa standard. O, patrzcie, kurde. Normalnie robię chyba swoje wymarzone stanowisko, nie? Jakie bym chyba chciał. Klawiatura. Myszka. Lejny, ja powiem, że pewno akcji już nie... No, nieraz tak bywa, no wiesz, nic nie da się poradzić nieraz. Okej, okay, co tu jeszcze mamy z tego sprzęciku? Komputer mamy, kolumna głośnikowa standard. Może dać jeszcze taką kolumnę subwooferek. Sobie tu z tyłu na przykład, o. Dla jakości dźwięku. Ja to... No, widzisz, to ja w pewnym sensie podobnie. Bo może w innym sensie, no. No jest nieprzewidywalne niby, teoretycznie. O! Piękne miejsce gamingowe, kurde. Ten green screen to wszystko. Tu jeszcze mamy takiego, nie mamy nic już, dobra. Teraz damy sobie może szafy jakieś. No chyba, że wiesz, kiedy może... No kiedyś na pewno. Czekajcie, co tu mamy takiego fajnego? Jakieś segmenty? Jest szafka, jakie są? Ciemny dąb. O, ciemny dąb jest fajny nawet, nie? Drewno ciemne, biel, bóg, o. Albo czarny, nie, bóg lepszy. Dobra, no chyba, że... Też czytałem, dobra. Co tu jeszcze możemy wstawić w sumie? Taka szafeczka. O nie, już wiem co, kurde, patrzcie. Ja to jakie będę chciał. Zmieńmy temat, bo to już się naprawdę, no, nie tak dawno robi. Dobrze? Dziś schodzimy na takie, no, niezbyt przyjemne tematy. Więc może zejdźmy już z tego. Zmieniamy to na bułeczki. No, chcesz, to mogą być i bułki, może być chleb, co tam chcesz.
Kurde, biały to nie za bardzo tutaj tak pasuje, no ale już, niech będzie. Słuchajcie, co to jeszcze miałem sobie wziąć? Tutaj coś miałem jeszcze sobie takiego... Szafka z przewijakiem, no nie, na pewno mi potrzebna w pokoju gamingowy. Ja nic nie chcę, tylko szczęścia, że się... A kto ci zabrał? Powiedz mi. Powiedz, coś może wykombinujemy. Olcha, czekajcie, węgę. Ciemny orzech, drewno wiśni. Węgę, nie no, olcha chyba. Gdzie tu jeszcze brudno było? No nieźle. Albo wiem, tu zamiast tej szafki damy sobie jakąś sofę. Niewolnik skroi tam otwór. Powiedz mi, co to niby ci, kto ci zabrał to szczęście, coś tam co mówiłeś. Tak szczęście dobrze. Kto ci tam zabrał, powiedz. Miód, no niezły miód. O, XD. Okej, okay, jeden. Nie wiem, jak tam go zabił. Biel, spalony włók, tek, co to jeszcze mamy? Szary, nie. Drewno wiśni, nie. Makary też nie. Lipa. Nie ma kolorystyki tego, to? Też nie ma chyba. Więc olcha musi być. O. Ja to będę z jakiegoś siemienia. Nie wiem, czy jeszcze za was siemienia będzie live ogólnie. RTV, DVD. Co tu jeszcze możemy postawić? Na przykład takie głośniczki właśnie też od kina domowego, dajmy na to. Swoje porancie, o. To jest trochę dalej. O. Może jakieś zdjęcia i obrazy damy. O, jedno. O. Jakiś może obraz damy sobie. Jakiś fajny by dało się dać. Czekajcie, no. Co tam w ogóle na live został? Chyba tylko ty, Rusek, zostałeś. O. Mi się podoba. Taki pokoik gamingowy, fajny. To zaraz będę kończył w sumie może. I tak jedna osoba jesteś, tylko ty, więc... Dobra, tak musi być. No chyba nie, o, to jeszcze kotek jest. Myślałem, że tylko ten zostałeś, Rusku, ty. Tylko ty, Ruski tylko pisał, no to myślałem, że Rusek tylko został. Nie tylko zadumiałem, aha, hoki.
O! Pięknie, jak wam się podoba? Jak oceniacie pokój gamingowy? Ja to lubię gadać. O, widzę, ja też. Tylko trzeba dobry temat złapać i wtedy można nawijać i nawijać. Jak wam się podoba pokój gamingowy? 10 na 10. Tylko nie wiem, czy ten green screen nie jest za ciemny. Ale ogólnie no też mi się podoba, wam powiem. Nie spodziewałem się, że to tak ładnie wyjdzie. I patrzcie, to jest pokój z piwnicy dosłownie. To jest piwnica, nie? Musimy jeszcze farbę pomarańczową kupić, bo to nie zamalowaliśmy. Gdzie te farby są? Tu są. Trochę za ciemne, taki jasny. No, też zaraz chyba zmienię właśnie, że mi się też wydaje, że jest trochę, no, zły. O kurde, nie ten kolor kupiłem. Utkniemy pod rację. Ten chyba to jest, nie? Się nie ma. Jakaj gruszkowy może damy, nie? Czekajcie. O, to jest to, czego właśnie nam brakowało tutaj. To jest ten kolor. To jest to, no, to jest dokładnie to. To teraz żeśmy dobrali idealnie. O, teraz zobaczcie, teraz to jest miodzio. Teraz to jest istne, normalnie szaleństwo. Te halogeny jeszcze w ogóle. Teraz można dać 10 na 10, mi się wydaje. Tylko tu jeszcze musimy coś zaprojektować na tym biureczku. Jakieś inne sobie weźmiemy tutaj, gdzieś tu były, tu są. Na przykład królika możemy sobie dać, maskotkę. O. Dobra, i co tu jeszcze możemy dać takiego? Jakąś książkę, nie? O! Dobra, teraz jest perfekt. Teraz to jest to, czego właśnie nie było. Widzicie, jak z piwnicy zrobić coś. Czekajcie, dobra, idziemy teraz tutaj wyżej. Okej, tutaj jest wszystko... Kurde, spadłem. Teraz idziemy tutaj. Tutaj ogólnie chyba przerobimy tą ścianę. Nie da się? Naprawdę nie da się? Serio? Czemu się nie da? Ty też się nie da? Ale lipa. Ale lipa, kurde. Ale dobra, już mam pomysł. Zaprojektujemy tutaj ładne mieszkanko.
Zaraz my to przerobimy, to nową ścianę postawimy ogólnie. To wyrównamy to. Postawimy sobie tu. O, będzie miało tak to kącik ładny. Teraz burzymy to. Tyle ile się da. Okej. Okay. Czyli tak, to jest zejście do piwnicy, tak. To jest główne wejście. Okej. Okay. Wróciłeś, okej. Okay. Anubis, pokazać ci tajny projekt w piwnicy, jaki wykonaliśmy, jak ciebie nie było? Ocenisz w skali od 1 do 10. Co ty na to? Pokaż. Okej, okay, gotowy? Gotowy jesteś na szok? O, jesteś przygotowany? Jesteś gotowy? Kurde. Ja też nie byłem, lol. To jesteście gotowi zobaczyć pokój gamingowy? Patrzcie. Pokój prawdziwego gamera, nie? W skali od 1 do 10 jak oceniacie? Wow, 10 na 10. Nie spodziewałem się, że fajny taki pokoik wyjdzie z piwnicy, nie? Moje lepsze, tak, twoje lepsze. Waham się 9 na 10. Dobra, jak się wahasz, to zobacz sobie tutaj ogólnie. Stanowisko tak wygląda. Ale jak 10 każdy, to ja 9 plus 1. No. Kurde, sztosik, nie? Patrzcie, tutaj możemy sobie streamować. W chwili luźno możemy sobie usiąść, siadamy, patrzymy na telewizorek. O, telewizor nie wypośrodkowałem, kurde. O. Teraz jest perfekto. Pięknie to wygląda. Tak wygląda na zgaszonym, nie? Tak na zapalonym. Mogłem tu mieszkać, no ja tak samo, nie? Perfekt. Słuchajcie, tutaj zrobimy sobie kuchnię ogólnie, w tym miejscu zrobimy kuchnię. Co to jest? Klimatyzator, dobra. Szkoda, że w piwnicy. Ale ci powiem, co z tego, że w piwnicy? Zobacz. Schodzisz do piwnicy po ładnych płytkach, tutaj wszystko ładnie biało pomalowane. Widzisz? Tylko musimy tu sobie jakieś żrandol założyć, coś, lampy. Lampy sufitowe na przykład, o. To na przykład sobie tutaj piszgnął. Nie da się. Dobra, nie da się. Na tych ścianach byś coś powiesił. Tutaj próbuję ten założyć, ale coś widzę, że nie da rady chyba. Czemu nie mogę żrandolu żadnego tu powiesić, nic? A halogeny mogę? Też nie mogę. Czemu? No dobra, to kinkiet zrobimy. Reż WTS-a czasem grałam. Kinkiety zrobimy sobie tu jakiś. O, na przykład taki. Też nie możemy, serio? Czemu my tu nic nie możemy zrobić, powiesić? Kurde. No czemu my tu nic nie możemy powiesić, dopiero tak nisko? Nawet na tym nie możemy? Co jest, kurde? Dobra. To cały czas świeci, serio? Nie gram, ale nie. To płacili za swój, chyba tak. Włącznik, ogólnie sobie założymy, tutaj też nie możemy patrzeć, widzisz? Ale lipa. No dobra, niech się świeci. Czekajcie, teraz muszę sobie zaprojektować jakiś pokoik.
Tutaj możemy sobie założyć klimatyzację, tak. Słuchajcie, tutaj mamy sobie kuchnię. Tu na pewno będzie kuchnia w tym miejscu. Bo tu mamy łazienkę, dobra. Czyli tak, kuchnia. Tu był taki salonik. A tutaj by było... Powiem ci, kuchnię sufit. O, widzisz, no niestety nic tam nie mogę założyć. Lipa, ale no niestety, no tak musi być. To jest w ogóle jakieś jest lampa, dobra. Czekajcie, no bo musimy tutaj wymyślić jakiś pokoik. Co to za się... Dzieciak, no kto? Czekajcie. Kiedy koniec, Lion? Niedługo. Mówisz? Ty, nie gra Minecrafta. Czy grałem, ale ostatnio już jakoś nie mam wedy na Minecrafta. Okej, dobra, to już wiemy, gdzie jest klimatyzacja. Tu jakbyśmy dali. Bartek, do... I tutaj zrobimy tak, o. Monter zawodowy, no jak? Jaki przypał? Żaden przypał. Tak, dobra, taki mały starszy pojk. Taki mały, no. Twój też? Nie, że mówiłem, że to nie moje. To są siostry, dzieciaki. Na weekend przyjechali, na 4 dni. Więc na życie podłoga mi zostaje. Będę na podłodze musiał spać. Łóżko będzie zajęte moje. Nie mówię, że nie mówię. To jest siostry, dzieciok, kurde. Zaraz wam mówić. Dobra, 4 i teraz jeszcze ta ściana tutaj. O. I tu będzie pokój. Mały, bo mały, ale będzie. No i resztę zrobimy taką... Nie, nie, nie. Normalnie, no jak? Dobra, to by było coś takiego. Kuchnia i tu salon zjadałem, nie? Tak ten. No i ja mogę... Nie, nie, ciekawe kosztował swój dom. Bo nie wiem, jak skończymy, to będziemy wiedzieć, nie? Ale niczego i tak nie skończymy na live. 20.36, 4 osoby na live, więc długo już nie będę tutaj live'ował sobie.
O! Dobra, spadam, spadasz już ruski, okej, okay, haj, to... No, ale nie będzie się Fortnite'a. Trzymaj się, Rusek, trzymaj się. I akurat mamy taki ten potem zobacz PW. Dobra, zaraz zobaczę. Zaraz i tak będę kończył. Jeszcze te drzwi wejściowe, tak? To są takie, takie. Okej, okay, dobra, jest ładnie postawione. Zrobimy z ogólnie dzisiaj, znaczy teraz może cały na biało ten salon. Do białego wszystko w sumie pasuje. Bioły, no właśnie tak bioły. Bioły i rozy, bioły i rozy, ta. Nie, że ktoś ma. No widzisz? Idziemy wszystko na biało. Będzie dziś Fortnite, bo troszkę nudna gra. Dla mnie nie jest nudna. Jeżeli ktoś tak uważa, no to nie musi tutaj przebywać na tej grze, no. Ja nikogo nie zmuszam, więc jeżeli komuś się nie podoba, no to trudno. A nie będzie się Fortnite'a. Jak grudno chyba idzie, no. No i ten gry nie przychodzą. No i kurde, dzięki, Anubis, dzięki. Ten jeszcze jednocześnie sobie te ściany maluje. No, wszystko naraz. To jest jeszcze niedopracowana gra, to nie ma co tu się dziwić. Tak już w ogóle szybciej montujemy niż wcześniej. Czego dzięki, to jeszcze takie chamskie. Jakie chamskie? Żadne chamskie. Nie nudna gra. Nie, no mi się podoba gierka, nie? Jeżeli ktoś uważa, że nudna, no to nie musi jej oglądać. Znaczy, ani to nikogo nie zmuszam. O, tu bym jeszcze nie pomalował. O, fajna gierka, fajna. Szkoda tylko, że no... 60 parę złotych. Nie pomyśl, że tam linią. No! Tutaj na razie zostawiamy. Słuchajcie, tutaj muszę sobie emblować. Sofy. Stoły, sofy miałem kliknąć, kurde. O. Czekajcie, nie, w sumie nie, zrobimy tak jak wtedy, z tamtego. Z tej sofy, nie? Ta sofa. Dwa te fotele tej marki, o. Dobra. Stoły, zawsze dajemy ten ze szklem, to jest najładniejszy stół. Kwiatek w kąt, no.
Okej, okay, roślinny. Tak, ale wstawimy ten kwiatek teraz tam nawet, o. Czekajcie, teraz firankę na przykład. Tą zasłonę, nie wiem jak to jest tam. Kurde, perfekto, my to zrobimy, patrzcie. Widzicie? Jeszcze raz. Zobaczcie, perfekcyjnie. Teraz telewizor. Niczym Janusz, kurde. Prestiż musi być. Że to w końcu będzie dobre. O! Tylko do ściany jeszcze jakby doszło. O! Janusz projektowania wnętrz, no! Przejdziemy tu, przejdziemy, zobaczcie, kurde, to będzie najlepszy chyba salon. Janu 100% XD. Czekajcie, RTV. Oczywiście standardowo dajemy sobie tutaj DVD. Jakieś głośniczki możemy dać sobie tutaj gdzieś w kąciki. O. Żeby uzyskać jak najlepszy dźwięk przestrzenny. O. Co tu jeszcze możemy takie sobie dać? Możemy dać taki subwooferek w sumie jeszcze. Tutaj pod telewizorek, o. Ale ze mną nudno. Nie, no dobrze jest, pany. Kurde, bajka. Mi się podoba takie coś. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda ogólnie, nie? Taki salonik. Widzicie, kurde, jak fajnie to można zrobić z niczego, takie ten? No i jest, kurde, git. Pograj Fortnite'a. Nie, dzisiaj nie ma Fortnite'a. Ja już mówiłem. Dywany. Jakiś ładny dywan że musimy dać. Dywan żółć. To jest lipne. Jakiś ładny dywan szarość, o. O! Patrzcie, kurde. To jest... Dawaj Fortnite. Panie, nie. Dzisiaj nie ma Fortnite, już mówiłem. No, bo gramy sobie w inną gierkę, no panie, kurde, no czemu? Dzisiaj gramy sobie w taką gierkę. Ale no... No widzisz, kurde. Kotełka damy sobie, o. Teraz możemy dać sobie jakiś obraz gdzieś. O. Jeszcze jakiś wazonik, czy coś możemy dodać? Inne. Tutaj wazonik znajdziemy jakiś ładny, może. Wazonik. Czarny będzie ładny wazon w sumie. O. Ale potwory, Dorian, gry, którą robimy doma. No, ale chociaż zawsze coś fajnego.
Dobrze jest, patrzcie. Kąt gościnny uznaję za otwarty. Sypialnię zostawiamy sobie, bo nie wiem, czy mi się zdążymy zrobić. Zaczniemy za chwilę kuchnię. Dobra, jak oceniacie teraz ten salonik, nie? Kawałek salonu, bo tu jeszcze coś dodamy, jakąś szafkę może. W sumie od razu możemy dodamy szafkę, zanim ocenimy, nie? Szafa to nie. Klasyczna komoda. Czekajcie, jakąś ładną szafkę byśmy wzięli, ale... O, tą na przykład, nie? O! Coś pusto na lewo. Szybszy jesteś. Już nie jest tak pusto. Jeszcze oczywiście jakieś ozdobimy. Roślinę, na przykład paprotkę sobie damy tutaj. O! No bo nie, to jest brzydkie w sumie. Damy paprotkę zwykłą. O! Tu oczywiście jakieś zdjęcia musimy dać. Czym to byłby domek bez zdjęć, nie? Tego chyba jeszcze zdjęcia nie mamy postawionego. O! To dla mnie to 10. O! I ja wiem, kurde, jak nieraz w takich też domach stawiają te świeczki właśnie. Takie ozdobne, tylko szkoda, że to nie ma właśnie kolorowych tych świeczek, nie? Tak to byśmy tak ładnie to może ozdobili. Nawet się nie pytaj o zawsze 10 orze. Dobra. Szkoda, że nie ma właśnie takich zdolnych jakichś świeczek czy coś w tym stylu, nie? To ładnie wyglądało wtedy. No może być, tak? Jeszcze obraz jakiś damy nad tym. Zdjęcia i obrazy. Za mały, coś większego. To jest lipne, to jest fajne w sumie. Tego jeszcze nie mamy. O! I teraz jest, miodzio. Bitwa pod Grunwaldem daj. Nie wiem czy jest nawet. Nie ma. Ale mi się wydaje, że spoko to wyszło. Jak mówicie, spoko, nie? Dobra, pokój tamten jest, to jest... Dobra, czekajcie, kuchnia. Kuchnia, okej. Teraz tak, zaczniemy może od AGD. Wstawimy sobie lodóweczkę. Biel i ciemny. Nie, dobra, to jest za duża lodówka ogólnie chyba. To czerwień. Stal. Jak wygląda? Lipnie też. No, to jest... Czekaj chwilę, projekt. Patrz jak lodówka ogólnie będzie... Jaka tu lodówka będzie pasować. Biała chyba tylko. Co, przy drzwiach mam dać lodówkę? To masz przy drzwiach. Akurat gniazdko jest gdzieś.
za dużo i tak nie postawimy, bo jest grzejnik. Słuchajcie, teraz klikamy tu kuchnia. Jakieś szafeczki, jak zwykle musimy połączyć sobie. Takie na przykład, o. Teraz z tą wąską z szufladą. Będzie, codziennie jest, panie kolego. Znaczy prawie codziennie, chyba że coś tam mam z jakieś zajęcie. To wtedy nie ma. Tak to są. A już wiem co zrobimy. To wszystko przesuniemy. O jedną. A z czego jutro? Nie wiem, kurde, to na spontanie jedziemy. To tam mi się od pierwszy znajdzie ochota na grę, no to z tego jest live. Wejdzie to? Nie. Jeszcze musimy przesunąć, kurde. O, tak już będzie lepiej. Nawet zlew pod oknem może być. Przy myciu naczyń można popatrzeć, co sąsiedzi robią. O. To będzie tak. Jeszcze no możemy w sumie dać szafeczkę zwykłą taką. O. No to ja będę. Oki. Dobra, czekajcie, tu mamy tak. Tu jest coś do kuchni takiego. Oka, dobra, na razie to lecimy na GD. Kuchnia XD. Mogę tu kuchnię stawić? Mogę, no nieźle. O, kurde, przy oknie, kuchnia, wszystko będziemy obserwować. O, jest Gabi. Jestem ja. Co tam, Reku? Glista? Glista? Jaka glista? O co ci chodzi, panie? Czekajcie, kuchnia, gdzie to jest? Tu jest kuchnia. Dobra, takim na oko 50 cm będzie gdzieś tu. Gabi, pokazać ci pokój gamingowy, jaki zrobiliśmy w piwnicy. No dawaj. Tylko muszę tak, żebyś salonu nie widziała, bo salon też zrobiłem. To idź tym. Właśnie idę. Tylko oceń szczerze, dobra? Dobra. Jesteś gotowa? No. To patrzaj. Zapalimy światełko, żeby był efekt. XD. Kto wybierał kolory? Ja. Tak średnio pasują. Nie, fajnie to wygląda. Tu jest tylko po to, bo to jest green screen, nie? Aha. A to fioletowe, to znaczy ten fioletowe. Pomarańczowe to robi jako ten, pianki akustyczne, bo pianki akustyczne pomarańczowe dają z zielonym, nie? A nie ma pianek, no to dają kolor pomarańcz. Aha. Nie no, spoko, jest nawet takie 5 na 10. 5 na 10. Jaka surowa, Gabi, idę płakać. A patrz, pokazać ci salonik, patrzaj, kurde. Patrzam. Wszystkie ścianki w domu wyburzyłem, wszystko nowa stawiane było. XD. Fajny nawet, nie? Nie? No. Ej, skąd, gdzieś już to widziałem, to ułożenie mebli. Ja nie wiem, ja nie widziałem. A tu będzie sypialnia taka malutka. Tu była kiedyś kuchnia, nie? Ale kuchnia została przeniesiona. Aha. Ale ogólnie myślę, że nie jest źle. Jak na amatora, no to chyba dobrze, co?
No, może być. To mi wystarczy. Ruski jest? Czy ruski poszedł? Poszedł. Co się dzieje? Nic się nie dzieje, bo co ma się dziać? Nie wiem, Kanradzie, czy różowy kolor to będzie dobry wybór. Ale się Widzę spać. ktoś tu właśnie śpiący. Cały dzień przed kompem. W szkole przed kompem. Drama. Cały dzień na słońcu, w domu przed kompem. Plaża normalnie. Słuchajcie, gdzieś tu było takie... To na przepisy, no. On lubi w szkole, w szkole. Nie, póki mnie to nie wejdę już wiszący, kurde. To pewnie nie. Nie, to się. Tak, Konrad, nudzę się w dzień, zazwyczaj. Kurde, nawet widelce do zlewu możemy dać. No więc 2 lata się znamy. Nie wiem, Webol, nie liczę tego. Ile kogo znam. A ze mną ile się znasz? Z tobą króciutko. Będzie... Mówić na głos? Półtora miesiąca będzie. No tak, 2 miechy. Bo pół miesiąca to pamiętasz, co było? No. No więc tak normalnie to 1,5 miesiąca. No. Co tu jeszcze można dać do tej kuchni? Zegar, o, można dać. Ale to gdzieś tu, przy wyjściu. Żeby każdy wiedział, o której wychodzi. O, jest, to on się znam jeden dzień. Nawet nie, parę godzin. Teraz ci powiem, kotek, ile minut się znamy. Już ci mówię. ...29 minut pisałeś, byłeś aktywny na czacie, więc około godziny. Dobra, co tu jeszcze można było dać w tej kuchni? A, survival tu było, to właśnie takie do przetrwania. Nadal mam 20 godzin. Ech. Butla na gaz nie wejdzie. To nie jest istotne, no, Gabi. Musisz doliczyć ten czas poza streamem. Wtedy będzie więcej, Gabi, wiesz? Mówisz? No. No, takiego noża też możemy tutaj sobie położyć.
O, katarek. No. Wszystko się kumuluje, zmęczenie, katar. Ja też jestem chory, więc nie obawiam się. Babskie sprawy. Ech. Ciężko. Wiem, że tygodnia dycham jak cholera. Nie mam czasu iść nawet do lekarza. No, u nas też nie ma kiedy. Samo przyszło, samo pójdzie. Przynajmniej tak mi się wydaje. No niby tak, ale później wiesz, masz osłabioną odporność, niby. W sumie bardziej masz po lekach osłabioną odporność, niż tak w ogóle byś sam miał wyzdrowieć. Bo tu się organizm sam broni, a tam masz wspomagacze. No ale później masz już trochę ten organizm zniszczony przez tę chorobę i tak cię będzie łapać szybciej, nie? Nie, zobaczymy jak to tam będzie. Dzięki, Konrad. Co to jeszcze mogę dać do kuchni? Nie masz nic, chyba. No się, no się tu poznamy. No widzisz, 2-4 miesiące. Webol sprawdziłeś na Steamie, kiedy mnie dodałeś, czy co? No, wydaje mi się, że kuchnia może być, jak uważasz, Gabi? Dźwięk padł? Czemu padł dźwięk? Nie, no dźwięk nie padł. Jest dźwięk. Co, nie słychać? Halo? Jakieś logiem, okej, 2 lata temu i 4 miesiące temu w sensie. Bo ja tego nie pamiętam, Webol. Może coś było, no nie wiem, nie pamiętam. Wybacz, że nie pamiętam tego. To jest ta szafka w sumie. Gabi odpowiedziałeś, bo log był. Nie, Gabi nie odpowiedziała. Gabi w ogóle nie ma na Discordzie, już nie wiem czemu. Uciekło mi. Znowu dzisiaj, kurde. Kurde, no nie ma, serio, nie wiem jak się nazywa to tutaj. Lecę jak w tak do jutra. No, trzymaj się, Bebol. No też na grupie na fejsie, tak, dodam zaraz. Muszę coś znaleźć. Zakończymy grejerkę i zaraz tam będę dodawał. Wytrzymasz, panie kolego, trochę? No to dobrze. Nie wytrzymam. Wytrzyma. Ja wierzę, że wytrzyma. Co tu jeszcze jest tego? Czekajcie, patrzę, co tu jeszcze takie można by. Nie wiem!
Nie mam pojęcia, Anubis, no bo Gabi była, no i zniknęła z Discorda. Nie wiem, co się stało. Lejen PW, ale które PW? Ja nie wiem, o którym mówisz. Powiedz zawsze ze mnie, ktoś się złości. Nie, Anubis, spokojnie. Nie, na Discordzie jestem normalnie ja. Ale nie wiem w sumie. Dajcie chwilę. Nie było mnie chwilę. Jakie PW mam, Gabi, patrzeć? Bo napisałaś PW, ale na Facebooku nic nie mam. Więc nie wiem, co się dzieje. Czekajcie, co się... Wróciłem, okej, Karu, czekajcie już. Do grupy, no to tutaj do grupy to przyjmujemy. Ja już przyjąłem chyba go, nie wiem. Do grupy tam wszystkich przyjmujemy, bo to są osoby z live'a tutaj. To jest pan Kotek Śmierci. Ja już go akceptowałem jak coś. Słuchajcie, bo szukam tutaj jednej rzeczy. Pewnie jej nie znajdę. Miała takich wieszaczków małych, kurde, były gdzieś. Kurczaki, no. O, lampy, właśnie. Możemy dać jakąś ładną lampę do strony szyi, no już. No nic się nie stało, Gabi, no przecież i tak byłem na pulpicie. Okej, jestem już okej. Co tutaj może takie coś? Może być. Dobra, czekajcie, coś jeszcze miałem postawić, bo nie pamiętam co. Ja na zewnątrz dom z cegły jeszcze jest, kurde. Jeszcze robota, roboty tu jest. Dobra, ja już tu chyba nic nie będę dodawał, mi się wydaje. Na ścianę jedynie obraz jakiś.
Niczego nie. No nieźle, kotek, teraz to widzę, szalejesz po prostu aż za bardzo chyba. Pamiętaj, że Gabi może dać ci 300 bez mojej zgody, jeśli już. Więc żeby potem nie było, że to czy tamto, panie kolego. Dobra, może być taki domek, tylko jeszcze musimy zmienić sobie panelem. Gry muszę spadać niestety. Ale akurat... Albo ukradnę, nie kleję na jedno. No wątpię, że ci się to uda. Ej, no kurde, jakie to są płytki w takim razie te. Panele ścienne to są nie. Panele i wykładziny to powinno być tu. Kurde, nie wiem gdzie to jest. Ej, no patrzcie, nie ma takich paneli w tej grze. Nie będę już komentował tych twoich tutaj wybryków. Ej, no, no nie wiem jak kurde te płytki. Co to jest płytka, co to jest? To wygląda jak panele. Jak nie ma. No nie ma tutaj, widzisz, gdzieś bo ja nie widzę. Może to w płytkach, ale no płytki to nie są. Płytki ścienne też nie. Widzisz, panele i tu powinny być. Które to są? Bo ja tu nie widzę ich. Każde są inne. Są takie. Nie ma tego, kurde, no. Może winne, ale wątpię, kurde, nie wiem, gdzie to jest. Fajne to jest, no kurde, te, nie? Tych też nie ma, no co to jest w ogóle? Dramat to jest, kurde. Dobra, lecimy tak. Dobra. Macie ślepy coś. Widocznie tak, trudno się mówi. Nie za to nie poradzę. Starość nie radość, będziesz o te lata też tak będziesz. Zobaczysz. Ciemno, no i o to chodzi. Tylko w kuchni może zmienimy na taką, o. Mi się trochę różniła i podprawię.
Dobra, kończymy chyba live, mi się wydaje. Ostatnie nam co? Jeden pokój do zrobienia i na zewnątrz. No, na zewnątrz nam zostaje dom do zrobienia i jeden sobie... No 23, no co ja poradzę? 23 to już jest młody wiek, kurde. Nie przesadzajmy. Anubis, wiesz? No i tyle, no kurde, kończymy w takim razie. Jesteś młody, tak sobie wmawiaj. Młodość była kiedyś, już teraz nie ma młodości. Stary nie jesteś na pewno, no ale starszy. Jak nie stary, to starszy. Dobra, jestem już, bo tutaj mała mnie zagadała, więc jak już mówiłem, kończymy tego live'a. No i teraz zostawiam jeden pokój i na zewnątrz cały dom, więc trzymajcie się do jutra. Papatki, dobranoc, jak niektórzy już idą spać. Itp., itd. I trzymajcie się.